My enemies are many. My equals are none. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Krzygwer, a to kolejny odcinek z gry Twierdza 2. Dzisiaj dalej rozbudowujemy nasze posiadłości, tak by w przyszłości było lepiej. Na chwilę obecną musimy na pewno drewna sporo kupić i popatrzeć, jak to wygląda z tą bronią. 25. Anulowanie tej wysyłki, mój panie. Więc zatrzymaj wysyłkę. Wybierz ilość. Daj nieprzerwaną. Towary są w drodze, mój panie. I wyślij. Dobra, tu mamy 17, dojdzie 20, to będziemy mieli 37. I to jest dobry znak. Dobra, jeszcze winnicę stwórzmy. Jeszcze tu winnica, o. Idealnie, winnic myślę, że starczy tyle. I teraz można by było wybudować kilka tutaj winiarni. Tak mi się wydaje, że to by było dobry pomysł. Albo winiarnie. Gdzie by te winiarnie wybudować najlepiej? Ale na razie niech winnice się zbierają, a ja hodowlę węgorzy to wybuduję. Bo one też będą potrzebne do uczt. Dobra. Tu się nie zmieści. Tu się zmieści. Tych hodowli węgorzy jak najwięcej, mi się wydaje. Bo to jest najtrudniejszy element do zebrania. Tak samo jak w sumie wino. Ale ich tu zrobimy bardzo, bardzo, bardzo dużo. Potrzebuję na pewno... Znowu drewna, o. Znowu drewno, no to kupujemy. Niech się wszystko zbiera. I na pewno chatki trzeba kolejne pobudować. W tych miejscach, gdzie tu już nic nie powstanie, zbudujmy te chatki. A, tędzie to ja nie wiem, jak tu wyszły. No, tu zbudujemy chatkę i będzie dobrze. Dobra, dalej hodowlę węgorzy, jakbyśmy mogli robić. Pyk, tu się nie zmieści. Tu się zmieści. Tam się nie zmieści, trudno. O, tu się jeszcze hodowla węgorzy zmieści. I winiarnie. W tych miejscach, co tu się nie zmieściły hodowle. To powstaną te winiarnie. O, tu. Żeby tak nie blokować dostępu. No i myślę, że to będzie już dobrze skonsumowany teren. Bo warzywa i ten to najwyżej się tutaj będzie robić. No to jest właśnie, to jest dobre, że jeżeli... Widzę, już tutaj się coś robi. Tutaj 20 mieczy leci. Będzie 42. On wróci. Wybierz towary. Będzie kolejne 20, będzie 62. I to wiesz, znaczy już będzie ponad 60. To powiem wam, no tak to można grać. Tu kaczki węgorze, z tym jest najgorzej. To jest najgorsze do zrobienia. No i potem wino. Ale wino myślę, że też ostro przyrobią. Ostro zbiorą. No i pokażcie, jak tu. No już 24 aż tych mieczy. Teraz ten przywozi i będzie 40... O, 6 już. Szybko, szybko nawet stąd tu się zbiera. No już jesteśmy... Już mamy przewagę. Będzie większa przewaga, bo ten już za chwilę też to przyniesie. Dobra, teraz na pewno... Prowadź nas, panie! Ich przesuniemy tutaj. Łucznicy, idziemy!
Dobrze, panie. Tutaj jakby jakiś wróg mają świetny humor. Nadszedł, to wystawimy wszystkich tu. Was w sumie bez króla. Twoi lojalni łucznicy. Też możemy wysłać łucznicy, tutaj. Ruszamy się. Nasze łuki będą śpiewać ku twojej chwale. No, wyślemy ich tam. Tutaj wybudujemy też kuchnię. I tutaj właśnie, żeby mi się już warzywka zbierały. Domki wybudujemy jakieś. Nie martwcie się. Jedzenie wam też tu dostarczy. A nie, jedzenia mi się wydaje, że starczy wam, jak będzie w takich ilościach. Ale w razie czego dam wam jeszcze jedną. Chatkę wybudujemy. O, tu się da zrobić. Tu się da zrobić, tu się da zrobić, tu. Ziemia jest zbyt nierówna, żeby tutaj budować, mój panie. Dobra, i ogrody warzywne. Coś tutaj z tych najwięcej ogrodów warzywnych tutaj zrobimy i świnki tu będą. To będzie przewaga w tym. Tak, najlepiej według mnie zrobić. Ogrody warzywne. Tam, gdzie się zmieszczą, tam je powsadzać. Dobra, jeszcze. Jeszcze jakiś ogród warzywny. A, dobra. Postawmy, dopóki mamy drewno. I teraz postawimy jeszcze te węgorze. Tak nieładnie to ułożone, no ale dobra. Ze dwa węgorze niech będą, niech się też trochę tego zbiera. Tu się gdzieś jeszcze da węgorze? No, no w sumie się nie sprawdzę, bo zaś drewna nie ma. Sprzedajmy kamień. Kupmy drewno. I sprawdźmy, czy węgorz jeszcze się gdzieś zmieści. A, już nie. Dobra. To świnki. Świnek pełno się wszędzie zmieści. Tu jednak nie, nie zmieszczę się. Ziemia jest zbyt nierówna, żeby tutaj budować, mój panie. Uhuhu. Jednak tyle tych świnek się nie zmieści. Nie da się tego tutaj postawić, panie. A, tu już brakuje drewna. Dobra, na razie niech się zbiera to drewno. Tu zaraz popatrzymy, jak już produkcja wychodzi, pokażcie. Wybierz towary. No, 38 mieczy. Anulowanie tej wysyłki, mój panie. Pokaż mi to. 16, 16, 16, 9. Świetnie. Węgorzy sporo tu przyszło. Ten weźmie te miecze? To trzeba też przypilnować. No, weźmiesz miecze? Tak, wziął miecze, czyli kolejne 20 mieczy już leci. Anulowanie tej wysyłki, mój panie. Nic nie anulowałem. A tu jest już 52, więc będzie ponad 70. Ten ma 40. Więc dobra, przewagę zrobię sobie znowu bardzo wysoko. A tu się drewno i wszystko zbiera. A jak tutaj wygląda sprawa? Wybierz towary! Z tym. 16,6. Dobrze jest. Anulowanie tej wysyłki, mój panie! Dobrze jest. Wybierz towary! Wybierz ilość! Nie. Anulowanie tej wysyłki, mój panie! Ci mają mało jedzenia. A nie, w sumie nie tak mało. Dobra, dam radę sprzedać to. No, sprzedałbym. To bym sprzedał. Tu coś wina jest, wszystkiego jest. O, świnek, tego jest 100. Dużo. Ci mają problem po tych bagnach chodzić. Żołnierze stacjonują tutaj. No, na razie nie są potrzebni. Więc nie ma tak źle. A wy co robicie? Tkalnia jest. Dobra. I co my tutaj jeszcze możemy zrobić? Tutaj nic w sumie. Tutaj te miecze, to wszystko jest produkowane. Tutaj to już jest na potęgę produkowane. Pełno wina, pełno wszystkiego. Wybierz towar! No, wino zaczęło powstawać.
Anulowanie na tej razie wysyłki, tylko ilość 2. Ale jeżeli byśmy na przykład postawili winiarnię tutaj ze 2, zobaczymy jak one będą prosferować. Przepraszam najmocniej, mam nadzieję, że nikogo nie wystraszyłem. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Ci już dotarli z tym? Nie, idzie. Dalej 57. A, dobra, spoko. On potem jeszcze jak przyjedzie. O, to kolejna 20. Więc bez problemu powinien to dowieść. Tu się ładnie wszystko zbiera. Winnica tu jest jedna, a ile jest ojejciu, winorośli tu jest dużo. To winiarni mi tu postaw. Tyle, 3 winiarnie. Trzeba domki? Nie, dobra. Bo winorośli mamy dużo, a winnica tylko jedna. To teraz już są 4. To wina też tu trochę zbiorą. Poważanie aż 70 przychodzi, uhuhu. W sumie mamy 330. Nie wiem jak zadowolenia, bo actiona, no to całe ten okienko tam jest. Tylko dziwnie w niskich w FPS-ach, coś tak spadły FPS-y przed chwilą. Dobra. Ci przysłali to jeszcze nie przyjechali tu. Nieładnie. Dobra, ale teraz jest 60. A nie, to może z 20 przyjechać bez problemu. I zaraz to będzie wygrane. Przewaga jest ogromna. No. Naprawdę przewagę zrobiłem ogromną. Ten tu nawet nic nie robi. A ten ma chyba długie odległości do tego, żeby cokolwiek zrobić. Tak, bo żelazo ma bardzo, bardzo daleko, więc... Ja mam tą przewagę, że mogę produkować tu i wysyłać gotowe. Szymon jakby pomyślał, to też by produkował to i produkował od razu miecze tutaj. I sprawa by była dużo szybsza, już dostarczać gotowe miecze niż... je robić tu. Tak samo ja bym miał, jakbym tu przesyłał wszystko, to by to dużo dłużej trwało, a tak to przynajmniej gotowe rzeczy przychodzą. Też jest stworzone tu, bo tylko stąd jest wysyłane żelazo, bo nie chcę się tam inwestować we wszystko. A żelaza tu też jest sporo, więc nie ma źle. A ci tu w sumie najbardziej mają tego najwięcej. Dobra. Praca wstrzymana, mój panie. Drewnie tutaj wstrzymie pracę, a wreszcie niech się robi. Jak tutaj wygląda sytuacja z tym już? 14, 2, 7. Dobra, jest fajnie. A tutaj, tu pewnie już są duże ilości. 33, 35, 18. Ładnie. Anulowanie tej wysyłki, mój panie. Tak, to pewnie będzie na przyszłą rundę dalej za mało. Ale jak coś, to już się robi i w głównym mieście i tam, więc nie ma źle. O, owieczki. Ciekawe, gdzie z nimi idą. Nie mogę tam nawet go kliknąć, szkoda. Miecze jak? Gdzie on jest, ten przewoźnik? Wraca z tymi mieczami, zaczął się gdzieś, o co chodzi? A, tu dopiero idzie. Trochę drogi ma jeszcze, 85. Tych mieczy będzie też sporo. Wybierz ilość! Nieprzerwana, damy 50. Towary są w drodze, mój panie! Niech 50 całą wyślę. Pokażemy mu, co to znaczy wygrać. A on nie miał 43? Wydawało mi się, że miał 43.
Ja już praktycznie wygrałem, musiałby kupić całość. Ale już on nie oszukuje chyba to. Nie ma źle, nie ma tak źle. No, ten tu się trochę pozmieniał. No, jak chce, to niech robi. Ja tutaj mu nie będę ingerował w to państwo, już raz ingerowałem. A teraz ingeruję w swoje posiadłości. Mamy ich nawet sporo, bo odebrana ta jakby jemu ta jedna. Ta, czyli już mamy dwie. Tu jest trzecia, tu jest czwarta, cztery posiadłości i główna siedziba. Sporo, sporo. No i co chwilę 40 golda, złota idzie. Więc to są plusy. Tutaj co mamy? Tu dalej niech. Tu jest pełno ludzi, pełno wszystkiego. Ale niech robią, niech robią. Jak tutaj wygląda? Ten już 50 wysyła. 45, 40, 24. Idealnie. No i winorośli zostało 16. Anulowanie tej wysyłki, mój panie. No oni latają tam z powrotem, więc nie ma tak źle. Może jeszcze teraz uda się wygrać? Czy się nie uda jeszcze w tym odcinku? Tu brakuje 12. A ile żelaza? 41. A, to się żelazo będzie sprzedawać, to nie ma takiego problemu. Żelazo chyba będzie najdroższe z tego wszystkiego, co kojarzę. No, ale na razie go nie ma. Sprzedajmy. Ale wydaje mi się, że żelazo jest najdroższe. Ten by się przyspieszył. Słucham? Powiedziałeś, że nie trzeba płacić podatków? Coś niesamowitego. Jak się dziś czujesz? No dobrze, dobrze, dziękuję. Dzień dobry, panie. Dobry, dobry. Dzień dobry, wasza lordowska mość. Dzień dobry, wasza lordowska mość. Widzicie, jak ładnie mnie tu wielbią. Miło posłuchać. Dobra, żarcia jest sporo, tego jest sporo. I nie ma źle, nie ma źle. O, ja bym chyba zrobił tak, że tego i tego tutaj zabronię rozprowadzać. Kaczki i to, niech się kaczki i to zbierają. Nie, że tego jest tak mało, chcę zobaczyć mniej więcej, jak szybko to się robi. Dobra, gdzie tyś jest? Tutaj. No jeszcze masz kawałek. Masz tylko 10 przysłać, a tyś przysyłasz 50 i mamy 140 aż mieczy. A jak to wygląda tu? No tak, nie mogę innych zrobić. A zróbmy sobie łuczników. Potrzebujemy broni, panie! Wiem, że potrzebujemy broni, ale wyślij ich tu. Uwaga, chłopaki! Niech tam już lecą. Tak. Dobra, tu jak sprawę? Wszystko trzeba przeglądać. No, świnek dużo idzie. Czyżby najwięcej było tych świnek tutaj robionych? 3? No tak, 3, a przyprawy tylko raz. Więc anulowanie tej wysyłki, mój panie! Świnki, wbrew pozorom, w sumie szybko idą świnki, bo to są raz, 2, 3, 4. Nie, tutaj w sumie też jest 6, też jest przewaga tego. No, a to tu wolno idzie. No i wina w sumie idzie też szybko. Gdzie ten jest z tymi mieczami? O, tutaj, coraz bliżej i będzie wygrana. Tu też ostro, ostro. Jak tu wygląda ta sytuacja z tym? Wybierz towary! 55, 54, 32, świetnie. A miecze za ten czas, co on wysłał, stworzono 20. Anulowanie tej wysyłki, mój panie! Więc ja przewagę mam ostrą. No i teraz ten dowozi i będzie wszystko w porządku. Tylko coś mi się nie podoba, bo strasznie FPS-y spadły. Strasznie. Coś trzeba tutaj pokombinować. Później. Bo czemu tak FPS-y spadają, to nie wiem. I wygrana. Przyznaję kontrakt tobie, panie rycerzu. Gratuluję. Dziękuję. To w tym odcinku będzie to wszystko. Jeżeli odcinek się podobał, nie zapomnijcie dać łapki w górę. Zapraszam także do subskrypcji kanału oraz odwiedzania mojego fanpage'a na Facebooku.
A teraz, czym ci się? Cześć. Nie! Wydałem majątek na tę broń! Co mam teraz z nią zrobić? Może jednak da się ją jakoś wykorzystać?